space to think this through. Call me all night long. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy challenge, o którym mnie prosiliście, czyli Do I Have That Book Challenge. Mam 20 pytań, na które będę musiała znaleźć odpowiednią książkę w jak najszybszym czasie. Więc mam tutaj ze mną mój stoper, który zaraz włączy czasomierz i będziemy widzieli, jak długo mi to zajmie. Ja tych pytań jeszcze nie widziałam, widziałam tylko pierwsze, bo oglądałam ten challenge raz na jednym kanale, u Anity na kanale, będziecie mieli ten film podlinkowany w opisie. Dobra, czyli pierwsze to jest Do I Have a Book with Deckled Edges? I ja takiej książki nie mam, to jest książka z poszarpanymi brzegami, tak jak jest na przykład... Możesz zabrać sobie to. Tak jak jest na przykład książka Shatter Me od Taher Mafi. To są takie właśnie te książki. Natomiast ja takiej książki nie mam, więc jakby odpada. Czy mam książkę z trzema lub więcej osób na okładce? Jakkolwiek źle to przetłumaczyłam. Nad głową. Nie, to są twoje książki, nie moje. Komiksy. Komiksy. Mam. Mamy dziennik Anny Frank. Czy mam książkę opartą na innej, historii fikcyjnej? Mam. I to będzie pod taflą. Jakby wydaje mi się, że mała syrenka może być inną historią fikcyjną. Czy mam książkę z 10 literami? W sensie, której tytuł ma 10 liter? O matko. Raz, trzy, sześć. Mam! Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Mam! Nieznajomi Dina Kunca, czyli pierwsza książka tego autora, którą przeczytałam. Dalej, czy mam książkę, której tytuł zaczyna się i kończy się na tą samą literę? Tytuł pewnie mam. Mam kolejną i to jest Co wie noc, też autorstwa Dina Kunca. Jakby ktoś nie wiedział, to Cejce. Czy mam książkę z Mass Market Paperback? My nie mamy takich książek, więc odpada. Written by an author using a... Czy mam książkę napisaną przez autora, który używa z tego pseudonimu autorskiego? No to to jest banalne, no to Wiktoria Szłap. Bo wi i sz... to akurat nie. Wiktoria Szłap, czyli wi i Szłap, bo to jest jej pseudonim dla książek dla dorosłych. Czy mam książkę, której imię głównego bohatera jest na okładce? Mam? A nie, nie, to nie może być. To nie wiem, czy mam. Jeszcze raz. A mam! Harry Potter. Easy peasy lemon squeezy. Czy mam książkę z dwoma mapami w środku? Nie wiem, czy mam. Jak będzie, to to będzie albo Bardugo. Mam. Bardugo ma dwie mapy. Ja to jednak, kurde, jestem, pamiętam takie rzeczy. Czy mam książkę, która została przeniesiona na ekran? Mam. Za tobą leży Harry Potter, ale lepiej... Nie mogę dwa razy. Aha. To jest Confess od Colleen Hoover. To jest w ogóle TV show, który ja bym chciała bardzo obejrzeć, ale nigdzie nie mogę tego obejrzeć, bo jest... jak to się mówi? Nie wiem, w sensie prawa autorskie czy coś. Czy mam książkę napisaną przez kogoś, kto był początkowo popularny z czegoś innego, czyli był celebrity, atlet, politician albo TV show? Ja chyba nie, ale ty chyba masz. Wydaje mi się, że ja nie mam. Czy Joe Hill może być jako, że był znany z bycia synem? Może być Adam Mickiewicz? Nie, dobra, to mogę Davida Beckhama napisał ktoś? Czy David Beckham napisał?
to którą z twoich książek, no? Ty takie czytasz. A Cristiano Ronaldo napisał Cristiano Ronaldo? Po Wojciecha Cejrowskiego, nie wiem czy mogę. Powiedzmy, że mogę. To nie jest moja książka, ale ja swojej książki takiej nie mam. Czy mam książkę z zegarem na okładce? Zegarem na okładce? Harry Potter? Nie możesz dwa razy. A nie mogę. Z zegarem? Co ma zegar na okładce? Mam ze skrzypcami. A te mechaniczne? Szczerze mówiąc, nie kojarzę, żebym miała taką książkę, więc powiem, że nie mam takiej książki. Jeżeli mam, to na przykład w montażu mam napiszę, albo coś tak raczej mogę przegrać. Czy mam książkę z poezją? Mam. To jest poezja? Czy dzieła Adama Mickiewicza to jest poezja? Bo jednak nie. Jeżeli chodzi o coś takiego jak na przykład mleko i miód od jakiegoś gościa, to nie, nie mam czegoś takiego, ale mam Adama Mickiewicza. Czy mam książkę z znaczkiem wygranej jakiejś? Mam i to jest historia pszczół. Mam naszyty, w sensie jakby nie podoba mi się to bardzo, bo to jakby to jest w książce już, nie mogę tego zdjąć, mi się to nie podoba, ja generalnie takie rzeczy zdejmuję. Dalej, czy mam książkę napisaną przez autora o tych samych inicjałach co ja? Nie, chyba nie. I jakby ktoś nie wiedział moje inicjały to NM. Ale wydaje mi się, że ja nie mam żadnego autora, który by miał któryś z inicjałów na N. Bo ile M to jeszcze znajdę, to N to tak... Nina Richter jest, ale Nina nie pasuje. Potem jest Nicola, ale jest Jon, więc nie pasuje. Wydaje mi się, że nie mam, ale to jakby wynika z tego, że mało jest imion na N. Damskich i męskich, więc ciężko by było coś takiego znaleźć. Mam Nicole i mam jeszcze jedno na N, ale nie mają niestety M. Czy mam książkę z krótkimi historyjkami? Mam. Nawet nie jedną. To będzie Bazar Złych Snów od Stephena Kinga. Czy mam książkę, która jest między 500 a 510 stron? Mam. Pierwsza z nich to roczny duet, pierwsza jaką wybrałam. Mam 510 samych historii, potem 511 to są podziękowania, ale jakby tego nie liczę. Czy mam książkę, która została jakby... Jak to się mówi? Czy mam książkę, która została zekranizowana? Mam. Właściwie będzie. To znaczy już jest zekranizowana, ale będzie miała swoją premierę, czyli szczygieł. Czy mam książkę... Czy mam graphic novel? Jeżeli chodzi o komiks, jakby taki nasz typowy komiks, to mam i to może być w głowie się mieściło. Jeżeli chodzi o inne takie książki, które na przykład w Ameryce są, czyli mamy dalej, mamy historię i między tym mamy... A nie, mam! Mam Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic, jeżeli takie chodzi, takie amerykańskie, czyli że jest tekst i oprócz tego są obrazki, to mam faktycznie, tylko wam teraz tego nie pokażę, bo nie mam tego w tym pokoju, ale mam. Ale tak książka i komiks też może być. I czy mam książkę napisaną przez dwóch lub więcej autorów? Miałam Zenit, ale już nie mam. A mam. Śpiące Królewny, autorstwa Stephena Kinga i jego syna, czyli Owena Kinga. Słabe, nie polecam. No. Ile czasu? To wyzwanie zajęło mi 12 minut i 2 sekundy, więc wydaje mi się, że w miarę dobry czas, jako że nie mam wystawionych wszystkich książek, właśnie nad tym pracuję. My zamówiliśmy ostatni regał, więc będzie bookshelf tour i będzie też prawdopodobnie szerszy kadr. I jako że jestem bardzo ciekawa, jak wy byście sobie poradzili, to zostawię wam te pytania w opisie na dole i chciałabym, żebyście, jeżeli macie ochotę, zrobili sobie ten challenge u siebie w domu i napisali mi, ile wam to zajęło. A ja od siebie nominuję bestsellerki, czyli Martę i Jannę i Ulę z kanału Słomka. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!